BX Media Show. A ja przypomnę wszystkim tym, którzy obserwują nasz kanał na YouTubie, że całkiem niedawno w naszych newsach mówiliśmy o premierze nowego aparatu Sony, o Alfie, a dziś moim gościem jest przedstawiciel Sony Professional Solutions Europe. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Marcin Kaczyk. Bardzo mi miło, że znalazł Pan czas, żeby z nami porozmawiać. Będziemy rozmawiać o kamerach profesjonalnych i o kamerach PTZ. Tutaj na BX Media Show pokazujecie no, taką najsłynniejszą kamerę PTZ, która też niedawno się pojawiła. Kamerę full frame z wymiennymi obiektywami. Czy mógłbyś przybliżyć ten sprzęt w kilku słowach? No, ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o naszą część Sony, czyli tą część Sony Professional, to była premiera, której wyczekiwaliśmy bardzo długo, bo rzeczywiście jest to jedyna w swoim rodzaju kamera. W tej chwili tylko my oferujemy kamerę z wymienną optyką, z przetwornikiem typu full frame. Sony zaprezentowało tą kamerę po raz pierwszy na targach IBC w Amsterdamie we wrześniu tego roku. Spodziewamy się pierwszych dostaw do Europy, do Polski również na przełomie grudnia i stycznia nadchodzących miesięcy. Powiem tak, no, moim zdaniem będzie to kamera, która bardzo dużo zmieni, dlatego że, o czym zresztą dzisiaj tutaj była mowa na różnego rodzaju prelekcjach, ta kamera oprócz tego, że oferuje to, co standardowe kamery obrotowe, czyli tą taką prostotę w obsłudze, w sensie możliwość zdalnej produkcji, możliwość efektywniejszego, jak to się mówi, workflow, to ona jest jedyną kamerą, która w tej chwili zapewnia słowo, jedyną kamerę PTZ. Tak, jedyną kamerą PTZ, która zapewnia coś, z czego przetłumaczeniem na język polski miałem problem i zdecydowałem się używać określenia angielskiego cinematic look, czyli takiego być może obrazu bardziej kinowego. Mm-hmm. No ona tak była opisywana, no, też wspominaliśmy o tej kamerze, że była właściwie reklamowana jako pierwsza kamera tego typu do produkcji filmowej. Tak, ja myślę, że to jest kamera, która ma szansę stać się również narzędziem filmowym, w sensie może być wykorzystywana na planach filmowych. Aczkolwiek chciałbym też zwrócić wszystkich uwagę, że nawet jak sobie popatrzymy na stosunkowo proste produkcje, które obserwujemy na różnego rodzaju serwerach, nawet już schodząc do najbardziej popularnego YouTube'a, zauważyliśmy w przeciągu ostatnich wielu lat znaczny wzrost jakości produkcji tych jakości obrazu, wzrost jakości obrazu tych produkcji. I ja myślę, technicznie one są coraz doskonalsze. Co to oznacza? Oznacza to, że szeroko pojęte zastosowanie technologii telewizyjnej wymaga coraz lepszej jakości obrazu, a jednocześnie poprzez dobę COVID-u zastosowanie w studiach kamer obrotowych stało się codziennością. I teraz jeżeli połączymy te dwa fakty, czyli bardzo powszechne wykorzystanie kamer obrotowych w studiach telewizyjnych, w studiach filmowych, z jednoczesnym dążeniem do uzyskania tego cinematic looku, do tej takiej jakości obrazu przypominającej obraz filmowy i to już nie tylko w telewizji, ale również na YouTubie, również przy produkcjach wielokamerowych, różnego rodzaju talk show'a, no to kamera FR7 zdaje się być bardzo dobrą odpowiedzią na te oczekiwania rynku. Pandemia COVID-u zmieniła nasze postrzeganie, naszą możliwość pracy, bo wiadomo, był lockdown, musieliśmy zachować social distance, mieliśmy ograniczenia związane z podróżą, mieliśmy w końcu ograniczoną ilość ludzi na planie. Kamery obrotowe to wszystko umożliwiły. Po pandemii cały czas zostało przyzwyczajenie. No ale rozumiem, że sugerujesz, że one już zostaną w tej produkcji filmowej, tego rodzaju kamery? Teraz akurat nawiązywałem bardziej do produkcji studyjnych, gdzie... Telewizyjnej? Tak, do produkcji telewizyjnej, ale nie tylko, bo mówiąc telewizyjne, mam na myśli również produkcje telewizji internetowych, produkcje YouTube'owe. Mogę powiedzieć, że oczekuję, że
głównymi, pierwszymi, może nie głównymi, ale pierwszymi klientami na tą kamerę, po rozmowach jesteśmy już bardzo zaawansowanych, będą dwie największe w Polsce stacje telewizyjne, które nadają tylko przez internet. Ze zrozumiałych względów nie wymienię nazwy, ale łatwo się domyślić. No dobrze. Mówisz o jakości telewizyjnej. Z tego, co się dowiaduję... Mówię o jakości filmowej. Tak, właśnie, jakości filmowej tej kamery, czyli mówimy o PTZ z wymienną optyką, tak ona jest najprościej określana, tak jest rozpoznawana również tutaj. Natomiast spotkałem się z taką też opinią, że ona jest tak doskonała, ma tak świetny przetwornik, że właśnie ta produkcja telewizyjna oparta na przede wszystkim ostrym obrazie, równym, szerokim ostrym obrazie, no przy niej jest dosyć utrudniona, dlatego że ta kamera daje takie możliwości bardzo filmowe, na zasadzie, że oko jest ostre, a ucho już nie, że możemy no tutaj się bawić, możemy zmieniać, wprowadzać pewne takie autorskie pomysły zdjęciowe, no przypisywane tak naprawdę no, operatorom, którzy pracują na profesjonalnych kamerach. I zastanawia mnie, jakie tak naprawdę jest przeznaczenie takiej kamery, no, która no, pracujemy zdalnie, prawda? Ona gdzieś tam jest, tutaj jest ten operator, który ma ten panel. Czy to się da połączyć? Poruszyłeś w swoim pytaniu wiele aspektów. Jeżeli mamy realizację wielokamerową, no to oczywiście jest to live. Może bardziej to jest nawet istotne niż realizacja wielokamerowa, to oczywiście możliwości uzyskania produktu końcowego, jakim jest wyjście programowe z miksera, są zupełnie inne niż w przypadku, gdy jest to zapis, a później montaż, kolor korekcja i tak dalej. I ty wspomniałeś o ostrości obrazu. Tu akurat właśnie ten cinematic look raczej polega na tym, żeby ten obraz nie był aż tak bardzo ostry, jak jest... No tak jak to jest w filmie często, prawda? I to jest świadomy zamysł artystyczny, no, reżyserski, a on nie zawsze jest fajny w telewizji. Ależ oczywiście, tak samo jak nie zawsze fajna w telewizji jest mała głębia ostrości, bo... Mamy tak. Newsa, mamy reportaż, to często chcemy pokazać przestrzeń, prawda? Ale jeżeli chcemy sobie... widzieć ostro, prawda? Mecz, koncert. Chcemy widzieć być może, co się dzieje na drugim planie, czy na trzecim. Natomiast mała głębia ostrości w przypadku realizacji z przysłowiowymi, gadającymi głowami w studiu, akurat może się doskonale sprawdzić, jeżeli to nie jest oczywiście studio wirtualne, tak? Można też sobie wyobrazić zastosowania tej kamery, o czym wspomniałeś wcześniej, na planie filmowym. No, jej kompaktowość, jej możliwość zdalnego sterowania często w pewien sposób ułatwi pracę i pozwoli na być może za mniejsze pieniądze uzyskanie tego efektu, który wcześniej byłby niemożliwy. No ale jak? Mamy, załóżmy, dobry tytuł, dobry reżyser, ciekawy scenariusz i co? Nie bierzemy operatora, czy wykorzystujemy taką kamerę no, do efektów specjalnych? Umieszczamy ją na masce samochodu, no bo tam trudno jest umieścić operatora i jest to przy okazji niebezpieczne. Czy o takim funkcjonalności no, myślimy? To jest jedna z tych funkcjonalności, które ja mogę sobie wyobrazić, ale przecież umieszczenie kamery na masce samochodu, nawet jeżeli to jest ujęcie do filmu fabularnego, to absolutnie nie powoduje, że operator jest niepotrzebny. On jest potrzebny. Bardzo ważną rzeczą jest jeszcze w kontekście tego, o czym teraz mówię, to, że używamy słowa kamera, ale de facto to jest camcorder, czyli to również odróżnia to od większości kamer PTZ, które są na rynku. To jest urządzenie, które posiada dwa sloty na kartę pamięci, czyli ona sama w sobie zapisuje, nie jest potrzebny zewnętrzny rekorder. I w tej konkretnej sytuacji, tej kamery na masce samochodu, być może jest to dość istotna sytuacja, a oczywiście operator w przypadku ujęcia filmowego, no to musi wcześniej tą scenę wymyślić, musi wcześniej tą scenę zaplanować, musi zaplanować ruch tej kamery, tak? Czyli tu akurat może sobie to zaprogramować dowolnie pod presetem, czy ta kamera mu będzie pracowała ze stałą ogniskową, czy ze zmienną, czy będzie wykonywała w pionie, czy w poziomie. No,
I ten ruch jest przede wszystkim powtarzalny, co w przypadku planu filmowego nie zawsze bardzo precyzyjnie powtarzalny. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że głównym zastosowaniem będą jednak studia filmowe, ale studia telewizyjne, realizacje telewizyjne. Ale nie wiadomo, jak one przyjmą taki sprzęt, prawda? Myślę, że przyjmą entuzjastycznie i nawet dzisiejsze dni tutaj wskazują, że tak będzie. Możemy sobie też wyobrazić, co dzisiaj z jednym z panów rozmawiałem, który w kontekście realizacji w teatrach tą kamerę wykorzystywał, gdzie jest zazwyczaj ciemno i nie ma możliwości zapalenia dodatkowego światła, ponieważ jest to spektakl. A ta kamera może rozwiązać tego typu problem poprzez to, że jest bardzo czuła, poprzez to, że można dostosować do niej obiektywy w zależności od tego, w którym miejscu ta kamera stoi. Nie jest potrzebny zoom, można również, planując to wcześniej, założyć obiektyw stałoogniskowy. Czyli już ten sprzęt, konkretnie ta kamera ma zastosowanie w teatrach w Polsce? To jest pomysł, który przyszedł mi do głowy dzisiaj, który usłyszałem dzisiaj od jednego z klientów, który wspomniał, że rozmawia z jednym z teatrów już od dawien dawna o realizacji spektakli teatralnych. Tak, to się zwykle w teatrach realizuje, nawet w celach dokumentacyjnych, oprócz tych takich realizacji reżyserskich, no, które czasem się pojawiają w telewizji. Zgadza się. I problem, na który on się natknął, wyglądał w ten sposób, że kamery PTZ, które były w tej chwili do tej pory dostępne na rynku, były po prostu za ciemne. One mają maksymalnie wielkość przetwornika 1 cal i tutaj czułości są daleko niższe niż czułość tej kamery, o której w tej chwili rozmawiamy. A nikt w teatrze... To był ten moment, kiedy aparaty były wykorzystywane częściowo, przynajmniej w produkcji. Tak jest. No i teraz możemy sobie wyobrazić, jak wybrnąć z takiej sytuacji, bo żaden dyrektor teatru nie pozwoli powiesić skypanela czy jakiejkolwiek innej lampy, no bo to zmienia scenografię planu teatru. No oczywiście, to jest... W związku z tym mamy dwie możliwości. Albo kupić głowicę obrotową, powiesić na niej kamerę za 150 tysięcy złotych, tak? O odpowiedniej czułości, z odpowiednim obiektywem. Albo zastanowić się nad rozwiązaniem, które właśnie w tej chwili Sony proponuje, czyli kamerą FR7. Nie tylko tańszym, ale przy okazji bezpieczniejszym, bo jak wiadomo... Cena kamery FR7 jest poniżej ceny dobrej głowicy obrotowej. No i to jest też niezwykła wiadomość, ale chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że na planach filmowych czy w teatrach... No, wszyscy wiemy, że dochodzi też do wypadków i to też ma niebagatelne znaczenie, rozmiar tego sprzętu. No, ta kamera z wymiennymi obiektywami, widziałem ją dzisiaj, ona też nie jest bardzo duża, prawda? Ją można umieścić bardzo dyskretnie. Tak, oczywiście tu kompaktowość, szczególnie jeżeli już cały czas rozmawiamy o teatrach, jest bardzo ważna, bo chodzi o to, żeby kamera nie przykuwała uwagi widzów, to po pierwsze. Ale kolejnym niezwykle istotnym parametrem jest oczywiście cichość działania mechaniki. I cichość działania mechaniki jest jednym z głównych parametrów przy wyborze głowicy obrotowej. Czyli jak jest cisza w teatrze, to jej nie słychać. Tak, oczywiście. I ta głowica, która jest zastosowana, która jest częścią tej kamery, jest bezszelestna. Ona jest nie do usłyszenia. To jest w sumie niesamowite. Ciężko się nie domyślić, w którym kierunku to pójdzie po tym, co powiedziałeś. W którym kierunku się będzie rozwijać w przyszłości. No, myślę, że technologia i jakby może nawet nie tyle technologia, ile pomysłowość ludzka wielokrotnie nas zaskoczy. Ja już długo pracuję w tej branży, w tej firmie i mam za sobą wiele rewolucji, które w naszej branży nastąpiły i często były spowodowane, pomysłowością ludzką i często ta pomysłowość ludzka zaskakiwała mnie i myślę, że to się nie zmieni. No tak. No, zwykli użytkownicy telewizorów pamiętają boom na telewizory 3D, prawda? To się chyba nie przyjęło. Tak, no jeden z moich współpracowników, z moich
kolegów, w tej chwili już przeszedł na emeryturę, ale w Sony pracował blisko 40 lat. W 2010 roku, jak był boom na 3D, on mi powiedział: Marcin, spokojnie, boom na 3D mniej więcej co 10 lat na początku dekady wraca. Mieliśmy to w 80 roku, mieliśmy to w 90 roku, mamy to w 2010 roku. No na razie w 2022 tego nie mamy. Teraz mamy PTZ, no, ale myślisz, że to jest taki boom, czy to jednak zostanie? Ja myślę, że to, o czym wspomniałem wcześniej, COVID zmienił system, tak? Czyli oczywiście Sony PTZ-ki sprzedawało dużo, dużo wcześniej i wiele stacji telewizyjnych pracowało na kamerach obrotowych. Pierwszą kamerę obrotową wprowadziliśmy do oferty, żeby nie skłamać, między 2002 a 2004 roku. Już 20 lat. Tak, BRC X300, jeżeli nie pomylę nazwy. I to była kamera, która była bardzo powszechna w TVP, w Polsacie, w TVN-ie, w wielu nadawców mniejszych, większych. Czy w TVN Meteo chociażby te kamery... W reality shows były często używane. Oczywiście. To było bardzo, bardzo format popularny w tych latach. Doskonale pamiętamy Big Brothery czy inne konkurencyjne formaty. Natomiast później ten rynek moim zdaniem był mniej więcej na stałym poziomie, ale COVID naprawdę zmienił bardzo wiele i myślę, że COVID zmienił bardzo wiele nieodwracalnie, dlatego że jeżeli część studii w mniejszych, średnich firmach przestawiło się na zdalną pracę, na pracę na kamerach obrotowych, to jakby pozostały przyzwyczajenia ludzkie, pozostały korzyści, które menadżerowie widzą z zastosowania tych rozwiązań obrotowych, kamer obrotowych. I nie spodziewałbym się, żeby tu był odwrót od tej tendencji. Ona oczywiście się pewnie ustabilizuje na jakimś stałym poziomie, ale myślę, że nie będzie już powrotu takiego bezpośredniego. Wyrzucamy PTZ-ki ze studia i robimy wszystko w sposób, powiedziałbym, tradycyjny. Tam, gdzie te PTZ-ki są, oczywiście nie da się wszystkiego kamerą PTZ. No właśnie, bo na pewno producenci, menadżerowie są zadowoleni. Chodzi, jak mniemam, nie tylko o oszczędności, miejmy nadzieję, ale co na to operatorzy? No tutaj dzisiaj rozmawialiśmy przed wywiadem, gościem na BX Media Show był wybitny operator Piotr Sobociński, miał swój wykład, sala była pełna, jak wspominałeś. No tacy ludzie jednak pracują na kamerach, między innymi na kamerach Sony też, i jakoś nie wyobrażam sobie, żeby zostali zastąpieni kiedyś tam, no, przez sztuczną inteligencję i kamery obrotowe, kamery typu PTZ. No oczywiście, jeżeli chodzi o rynek filmowy, to o czym wspomniałem, ja absolutnie nie spodziewam się tutaj, że kamery PTZ w najbliższej perspektywie zastąpią operatorów filmowych. Nie. Ja mogę sobie wyobrazić, że kamery PTZ przy niektórych produkcjach będą second albo third unitem na planie filmowym, ale absolutnie to nie będzie tak, że to będzie kamera, która zastąpi kogokolwiek na tym planie, bo na planie filmu fabularnego, oczywiście oprócz operatora, czy powiedziałbym bardziej director of photography, bo autora zdjęć. Tak, autora zdjęć, dokładnie, bo operator to jest bardziej osoba, która prowadzi kamerę, a nie jest absolutnie autor zdjęć. A duże kamery czasem mają kilku. Duże kamery, tak. W przypadku filmu fabularnego, no to oczywiście na planie filmowym oprócz autora zdjęć jest szwękier, czyli osoba, która prowadzi kamerę, jest ostrzyciel, jest oczywiście DI, który układa cały workflow, jest często jeszcze bardzo wiele innych osób w pionie operatorskim. Natomiast wracając do tematu kamer, no to ja sobie mogę wyobrazić, że ta kamera będzie uzupełniającym elementem całego setu filmowego, gdzie trzeba będzie, że będzie można taniej, łatwiej zrobić coś, czy bezpieczniej zrobić coś małą kamerą obrotową, sterowaną z pewnej odległości, niż,
niż wymyślać trudniejsze w zastosowaniu posadowienie czy umiejscowienie kamery zasadniczej, tak? Czy to będzie Venice, czy jakakolwiek inna. Chyba, że ta funkcja operatora PTZ, który siedzi przy tym panelu, no to będzie taki operator, autor zdjęć. Nie, tego absolutnie się nie spodziewam. Rola autora zdjęć na planie filmowym jest zupełnie inna. Ja myślę, że akurat na planie filmowym to nie będzie potrzebny żaden specjalny realizator do obsługi tej kamery. Myślę, że szwękier wspólnie z autorem zdjęć, czy cały pion autorski wymyśli sobie po prostu, włącznie oczywiście z udziałem reżysera, wymyśli sobie po prostu trasę, jaką kamera PTZ będzie miała odbyć, czyli czy to będzie obrót w poziomie, czy to będzie obrót w pionie. Być może posłużenie się zoomem zaprogramuje, przećwiczy kilka razy to ujęcie z udziałem, bez udziału aktora, po czym wybierze najoptymalniejszy preset i rola szwękiera wtedy będzie się ograniczała do wciśnięcia przycisku, jednego z przycisków presetowych po momencie, kiedy ujęcie wystartuje. Ale tak jak mówię, ja tu nie spodziewam się, że absolutnie, że kamery obrotowe odegrają kluczową rolę na planie filmowym. Może nie kluczową, ale ułatwią, prawda? Może pracę, przyspieszą. Tak. Mogą w pewnych warunkach mogą pewne rzeczy ułatwić, natomiast ułatwić i zmniejszyć koszty wyprodukowania pewnych ujęć, aczkolwiek upatrywałbym jednak mimo wszystko największego zainteresowania ze strony mniejszych, średnich, ale również dużych stacji telewizyjnych. Czas pokaże. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszyscy, którzy nas oglądaliście, zapraszam do oglądania pozostałych rozmów z BX Media Show, no i innych materiałów, które są na naszym kanale.